Doda mogła trafić za kraty, ale dostała zawiasy. Wiadomo, co sąd wziął pod uwagę. 5 marca 2024 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zapadł wyrok w sprawie przeciwko Dodzie i jej byłemu mężowi Emilowi S., którą wytoczył Emil Hajdar. Były partner artystki oskarżał ją o wymuszanie i zastraszanie. Choć sąd orzekł, że szkodliwość społeczna czynu była wysoka, gwiazda dostała wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Fakt dotarł do uzasadnienia sądu. Pod uwagę wzięto ważną okoliczność. Doda skazana w zawieszeniu. Te okoliczności wziął pod uwagę sąd. Choć od rozprawy sądowej, w której Doda została skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, a także karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych, minęły już 2 miesiące, dopiero niedawno sporządzone zostało uzasadnienie. Dotarł do niego fakt i na jego łamach pojawiły się informacje o tym, co sąd wziął pod uwagę, wydając wyrok w zawiasach. Jak czytamy w tabloidzie, wokalistka od początku wiedziała o zastraszaniu Hajdara. Była jedną z jego inicjatorek i godziła się, na niezgodny z prawem sposób, wymuszenia na byłym partnerze nie tylko wycofania z sądu spraw, które jej wytoczył, informuje fakt. Mężczyźni, którzy zastraszali Hajdara, wskazali, że działali na zlecenie artystki i się z nią spotykali. Z informacji tabloidu wynika, że piosenkarka dostała wyrok w zawieszeniu mimo wysokiego stopnia społecznej szkodliwości ze względu na talent wokalny. Doda odwoła się od wyroku. Sąd nie skazał Dody na bezwzględną odsiadkę, bo stwierdził m.in., że jest znaną piosenkarką, która w istotny sposób przyczynia się do rozwoju kultury muzycznej, informuje portal. Dla strony Emila Hajdara wyrok był satysfakcjonujący, choć nie wykluczano wniesienia apelacji. Wyrok przyjmujemy z satysfakcją. W naszej ocenie kara jest dla zleceniodawców trochę łagodna, więc rozważamy apelację, mówił wtedy faktowi adwokat Hajdara Jerzy Jurek. Wniesienie apelacji od razu zapowiedziała skazana. Wyrok wciąż jest nieprawomocny, a każda ze stron może się od niego odwołać. Apelację można wnieść po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku, na co przysługuje 14 dni. Warto przypomnieć, że podobne okoliczności łagodzące zastosowane zostały także w przypadku Baty Kozidrak. Po tym jak prowadziła auto pod wpływem alkoholu, ukarano ją grzywną i odebraniem prawa jazdy na 5 lat.